dobry. Witam Państwa serdecznie z Dolnego Śląska, z Gursowich, z miejscowości Lutomierz. Jesteśmy z Panią Malwiną, dzień dobry. Dobry. W serowarni. To Pani Malwina razem z mamą wyrabia sery. Co to są za sery? Są to sery lutomierskie z Gursowik, z mleka krowiego, słodkiego, pasteryzowanego. Są to sery, głównie sery typu Gouda i też dodatkowo sery typu ricotta. I co właśnie opowiada, sery z mleka krowiego to są. I zdaje się, że u Państwa można nie tyle nawet kupić te sery, ale można przyjść i zrobić samemu taki ser, tak, prawda? Tak, tak. Tym się właśnie wyróżniamy, że zapraszamy na warsztaty ważenia sera. To się nazywa warsztaty ważenia sera na wesoło. Zapraszamy grupy, starsze, młodsze osoby, klasy, po prostu zespoły zorganizowane w 15-osobowe właśnie grupy, gdzie przybliżymy Wam tą pracę, jak po kolei jest cykl produkcyjny takiego serka, oczywiście przyspieszony troszkę. Później Was zaprosimy na degustację, będziecie mogli spróbować właśnie te sery, ricottę, maślankę, masło, bo takie coś też możemy Wam zaproponować. I trzecia część składa się na to, że idziemy oglądać gospodarstwo, czyli możemy pójść do zwierząt, do krów, do świń, do cielaczków. Super jest zabawa, dużo edukacji, dużo informacji. Bardzo zachęcam. Wiem, że się nauczycielkom podoba i grupom w każdym wieku. W dzisiejszych czasach bardzo potrzebna, zdaje się, wycieczka tego typu, prawda? Tak, tak, tak. Naprawdę dużo osób nie wie w ogóle, na przykład, z czego się robi masło, co to jest serwatka, no naprawdę. I czym to się różni. Czym to się różni, tak. No, takie naprawdę bardzo szczegółowe informacje. Tutaj można dotknąć, zobaczyć. I spróbować. I spróbować, oczywiście. Pani Malwino, to idziemy robić ser. Idziemy robić ser. Tam Stasia na nas czeka, prawdziwa serowarka i Was będzie uczyła. Zapraszam. Dobrze, to ja się dzisiaj uczę robić sery. Zapraszam Państwa, idziemy. Zaczynamy chyba od ubrania się, prawda? Dokładnie, dobrze Pani Dorotko. I tak o, przychodzi do nas grupa, to ja wybieram jedną modelkę, dzisiaj Pani będzie moją modelką. Dobrze. I każdemu tłumaczy, jak się trzeba ubrać. Bardzo tutaj chętnie. Tak, jest czepek, ja go za chwilę pokażę dokładnie, jak się ubiera. To jest takie śmieszne. Ściągamy to i zakładamy na głowę. Pani jest dużo, to Pani sobie włosy sama schować wszystkie do środka, tak, ten z tyłu też. Tak, tak, dobrze. Tak. Doskonale. I jeszcze później ubieramy buty. Wszystko jest, słuchajcie, jestem gotowa. Tak, proszę bardzo. Jestem już sterylnie ubrana, jestem gotowa. W garnku mamy mleko. Jest to mleko krowie. Będziemy wytwarzali z niego ser. Jest to bardzo mała ilość mleka, ponieważ jest to, służy nam to w celach pokazowych po prostu. Czyli robimy ser dla nas. Dla nas, tak. My w gospodarstwie wytwarzamy ser w profesjonalnym szkople. Jest to super sprawa, która mi tutaj właśnie umila życie. Jest nawet, była dzisiaj właśnie dostawa mleka i po wyjściu Państwa będę ten ser wytwarzała. Będziemy robić ser podpuszczkowy z mleka krowiego, który się będzie nazywał Gouda. Stawiamy, proszę Państwa, mleko na kuchenkę, musimy go podgrzać i proszę Państwa, już na samym początku możemy dać kultury starterowe. Są to żywe bakterie, które nadadzą nam odpowiedni smak sera. Jeśli robimy ser Goudę, to właśnie dodajemy kultury starterowe Goudy. Jeśli byśmy wytwarzali ser Fetę, to byśmy musieli sobie zakupić kultury starterowe Fety. Do jakiej temperatury podgrzewamy mleko? Podgrzewamy mleko do właśnie temperatury 32 stopni, dajemy te kultury i musimy z tymi kulturami przez godzinę czasu zostawiamy to mleko. Z tymi kulturami, żeby one się zdążyły namnożyć. Czyli kultury do mleka i wyłączamy wtedy grzanie. No i właśnie najlepiej by było, żeby przez tą godzinę przetrzymać w tej temperaturze 32 stopni. Jeśli to robimy w domu, w takich właśnie warunkach na piecu, no to wkładamy garnek w garnek i tam sobie wlewamy i robimy taki płaszcz wodny, prawda? I wtedy tą wodę mierzymy temperaturę, albo ją dogrzewamy, czyli sobie dolewamy ciepłą wodę albo gdzieś tam na gazówce, albo dolewamy zimną, musimy sobie sami tym regulować. A takie właśnie kotły serowarskie nam tą sprawę rozwiązują. Mieszamy, mieszamy i przykrywamy. Czy jak to można zrobić? Tak. Mleka nie pasteryzujemy, ale ogólnie mleko się pasteryzuje. A proszę mi powiedzieć,
powiedzieć, tu mleko Pani pasteryzuje w tym banku najpierw. Tu będziemy robić z niepasteryzowanego mleka. Czy jeżeli ktoś by chciał sobie w domu zrobić sam taki ser podpuszczkowy, ma już te wszystkie składniki, ma bakterie, ma podpuszczkę. Czym się będzie różnił ser z mleka pasteryzowanego i niepasteryzowanego? Słuchajcie Państwo, ja uważam, bo robię już ser bardzo długo, jest dla mnie ten ser z mleka niepasteryzowanego jest smaczniejszy. Jest smaczniejszym serem. Ale z kolei ser, który wytworzymy z mleka pasteryzowanego, on ma dłuższą jakość naszej gwarancji. On dłużej poleży nam, on się nam szybko nie zepsuje. Jeśli my sobie robimy w domu na własne potrzeby, czy jak przychodzą dzieci, robimy warsztaty, to dzieci sobie robią po małym serku, biorą go do domu i przypuszczą, że ten serek jest tym samym był zjedzony, prawda? Tak samo jak robimy w domu, no to ile Państwo, przykładowo Pani, czy jakaś tam gospodyni zrobi takiego sera kilo, no to też jesteście w stanie za 2-3 do 3 dni zjeść taki ser, prawda? To jeszcze jedno pytanie, bo w garnku wiem, że jest 10 litrów mleka. Tak. Z 10 litrów mleka ile będzie sera? Jak Państwo pozyskacie kilogram mleka, to sera to będzie bardzo dobrze. Czyli 1/10. Tak jest. Czyli nie ma obawy, że tego się nie zje. No to właśnie chodzi. Nawet jak Pani będzie miała możliwość kupienia dobrego mleka, bo nie może Pani zrobić sera dobrego z byle jakiego mleka, że tak się wyrażę. A czy takie mleko, które jest kupione w hipermarkecie, ale to o krótkiej dacie ważności, czyli podgrzewane do 60, pasteryzowane w temperaturze 60 paru stopni, czy z takiego mleka zrobimy ser? Jeśli ono nie jest spasteryzowane w wyższej temperaturze niż 70 stopni, to wyjdzie. To jest bardzo cenna uwaga. Bo ja już parę razy też próbowałam, jeszcze właśnie robiąc w domu, w takich warunkach właśnie na piecu, domowych, w małych ilościach robiłam, przecież od razu też nie robiłam w dużym garze, w dużej ilości, prawda? To jeśli to mleko gdzieś tam przez przypadek mi się przegrzało, bo to był moment, ja nie dopilnowałam sobie po prostu, ten ser mi już nie wyszedł. Nie posiada już takiej konsystencji. Czyli pilnujemy temperaturę. Tak, jest to bardzo istotne. Jeśli ma już mleko jest pasteryzowane powyżej 70 stopni, nie zrobimy ser. Czyli drodzy Państwo, jeżeli macie dostęp do mleka naturalnego, krowiego, niepasteryzowanego, bardzo polecam. Jeżeli nie, każde mleko, które nie było pasteryzowane w temperaturze wyższej niż 70 stopni, nadaje się do robienia sera podpuszczkowego, bo tu będziemy robić ser podpuszczkowy i zdaje się, że to nie jest to samo co twaróg, prawda? No, absolutnie, twaróg jest zupełnie innym serem. A jak robimy twaróg w takim razie? Twaróg, proszę Państwa, mamy mleko, również bardzo dobrej jakości, odstawiamy go w ciepłym pomieszczeniu, przypuszczam na 2 dni, bo on musi naturalnie sam skwasić. Tak, żeby nam się wytworzyć, jak to mówimy tak popularnie, siadłe mleko. A tam już nic nie dodajemy, tam nic. Te bakterie są naturalne. Nie, musimy zapewnić tylko odpowiednie temperaturę. Musi być ciepło w tym. Taka temperatura pokojowa, ale nawet wyższa. Wtedy nam się szybciej to mleko, więcej nam się tych bakterii tam namnoży. Bo potem chyba procedura jest podobna, też się przelewa to przez sitko. Najpierw oczywiście też podgrzewamy delikatnie na piecu, nie możemy też tego przegrzać, bo jak przegrzejemy, to będzie takie suche, to będzie niefajne. Pomalutku podgrzewamy na piecu, delikatnie, możemy też pokroić, wychodzi nam ładnie do góry serwatka, odstawiamy, żeby w ogóle to się ostygło i wtedy możemy sobie zlać na dłużka, czy nawet na gazę i wtedy pozyskujemy świetny serek. Już mamy temperaturę odpowiednią, więc dodajemy, ściągamy. I żeby już się nie grzało. Nie, absolutnie, bo już nie ma takiej potrzeby. Okej, mleko, wiadomo, jest to taka substancja płynna, ale my z tego chcemy zrobić ser, więc musi nam się to zrobić konsystencja twarda. Żeby się ta konsystencja wytworzyła, musimy dać podpuszczkę. Podpuszczka jest to enzym trawienny, który naturalnie występuje u cieląt, prawda? A my dzisiaj tą podpuszczkę, którą używamy, jest to wytworzona już nie z cielęcych enzymów trawiennych, tylko jest już taka przygotowana w odpowiednich warunkach. Oczywiście, podpuszczka. I taką podpuszczkę też kupujemy w sklepie internetowym, podejrzewam. Tak chyba nie jesteśmy w stanie zakupić. 30 ml wlewamy na 100 litrów mleka. Tej podpuszczki. Na 100 litrów? Na 100 litrów. To bardzo wydajna. Wydajna jest. Kosztuje dużo, ale jest wydajna. I w tej chwili, proszę Państwa, znowu musimy sobie to wlać. Tu mieszamy. Około minuty mieszamy. To ja wykorzystam teraz tą
chwilę, tak? Sobie to tam będzie się ścinać. Proszę mi powiedzieć coś więcej o tym serze podpuszczkowym. To jest taki serek bardzo delikatny, słodki. Pani się w tej chwili pyta o ricottę. Tak, dokładnie. Tak. To jest ser serwatkowy. No właśnie za chwilę będziemy odbierali serwatkę. Już Państwo widzieliście wcześniej, odbieraliśmy tą serwatkę od tego sera, od tego skrzepu mleko serowego. I ten właśnie, tę serwatkę musimy podgrzewać, ale musimy bardzo uważać, żeby tego nie zagotować. I później po prostu dochodzi to do, no bez mała, do 100 stopni. Ściągam ten garnek razem z tą serwatką i na zewnątrz, na wierzchu na tej serwatce wytwarza się właśnie taka warstwa tego serka. Tego nie ma dużej ilości. Jak Państwo będziecie robili w domu i będziecie mieli 10 litrów mleka, to nie wiem, czy to, tak, to jest warte w ogóle zachodu i Waszego czasu i pracy. Ale warto wiedzieć. Wiedzieć warto. No skąd się bierze ricotta, tak? Tak, to jest pyszny serek. No ja jestem zachwycona tym serkiem. Do deseru. Dzieci uwielbiają. No przede wszystkim dzieci nie lubią serów twarogowych, bo są kwaśne. No właśnie to chodzi. A te słodkie serki słodziutki, delikatny to serek jest, pyszny serek. Jeszcze wrócę do tej dużej maszyny. Tu Pani podgrzewa, nastawia Pani określoną temperaturę i podgrzewa do określonej temperatury. Widzę, że tu jest jeszcze mieszadło. Mieszadło, no jest mieszadło. Wszystko jest mieszane. Jest mieszadło. W czasie podgrzewania cały czas To jest termometr, który nam na zewnątrz pokazuje temperaturę mleka. I podgrzewamy to do określonej temperatury i co potem? Proszę Państwa, ja potrzebuję mleko zagrzać do temperatury 65 stopni Celsjusza. I ja tak robię. Zagrzewam czy podgrzewam do 65 stopni Celsjusza. Czyli pasteryzujemy. Tak. I wtedy ono musi tą temperaturę utrzymać przez pół godziny. I to jest wtedy ta pasteryzacja przez te pół godziny. Później z kolei musi być to mleko schłodzone. Bo ja nie mogę dać kultur starterowych do mleka, które ma 65 stopni Celsjusza, bo by z tego nic nie było. One byłyby zlikwidowane, zniszczone, temperatura by je zniszczyła. Więc tutaj wtedy jest kocioł podłączony, proszę Państwa, do zimnej wody, wężem dopływa zimna woda do kotła, a tym wężem jest spuszczana gorąca woda. Proszę Państwa, zobaczymy, co się dzieje z naszym mleczkiem, więc musimy znowu ten nasz nóż zobaczyć, bo nie zaczynam się już coś... O, już proszę Państwa, zaczyna nam się pięknie ścinać mleko, więc ja myślę, że my możemy sobie już delikatnie pociąć na kwadraciki. Na kwadraciki, tak. Do samego dna. Do samego dna, po to, żeby pod spodu wyszła nam serwatka do góry. I jeszcze w drugą stronę. I w drugą stronę, tak jest. Już proszę zobaczyć, zaczyna serwatka wychodzić. Taka w żółtym kolorze. Tak, zaczyna nam się robić ładny skrzep. Pięknie. Wychodzi nam piękna serwatka, z której właśnie Państwo możemy robić później serek serwatkowy. Z tej właśnie serwatki, która tak pomalutku nam ładnie wychodzi do góry. Przykrywamy jeszcze na chwileczkę. Niech sobie jeszcze tutaj te serki prawie. Czyli teraz bardzo ważny proces. Będziemy odbierać serwatkę od naszego skrzepu. Pomalutku, ładnie, proszę zobaczyć, serek nam się jeszcze przy tym wszystkim ładnie skleja. On jest taki bardzo szklisty. Mleko uważam jest bardzo dobre jakościowo. To jest cieplutkie. To jest cieplutkie, bo gdyby było zimne, to byśmy nic nie zrobili. Do momentu, dopóki jest ciepłe. Dopóki jest ciepłe, przelewamy. Tak, to później ono po prostu będzie zimne i... A tak to możemy, wiecie Państwo, sobie wkładać różne formy robić. Ja Państwu jeszcze oczywiście na końcu filmu podam adresy, gdzie można takie sery wyrobione tutaj przez Panią kupić. I bardzo Wam polecam, spróbujcie, bo
No to jest duża przyjemność zjeść ser, który się zrobiło. No i zapraszamy na warsztaty. Na warsztaty zapraszamy, tak, tutaj do Państwa można przyjechać, trzeba się tylko umówić, podamy też kontakt do Państwa, jak się umówić. Dzieci to bardzo lubią, zdaje się, prawda? No, czasami dorośli zamieniają się w dzieci. W okresie walentynek wytworzył się taki pomysł zrobienia ser świętego Walentego. I się sprzedają sery? I sprzedają się sercowe do tej pory. Są to serki robione z żurawiną. Ojej, tak. Słodki serek z żurawiną. Oczywiście. Robimy taki serek właśnie. Czyli co, mogę zrobić ser? Proszę bardzo. Mogę Pani dać tutaj żurawinkę, mogę Pani dać bardzo chętnie. Serek, serek. Ale widzę, że tutaj ma Pani zioła, tak? Tak. Ja już wiem, proszę Państwa, tu jest... jeszcze chwilę nie powiem. Zastanówcie się Państwo, co to może być. To już powiem. To jest pokrzywa. To jest suszona przez Panią pokrzywa, dlatego ona jest piękna, zielona, bo była dobrze wysuszona. Tak jest czubryca, jest taka mieszanka, tu są, widzę, siemieniane. Jest sezam, słonecznik. Tutaj mamy sam biały sezam, tu mamy czosnek, ale widzę, że dodatki są dowolne, prawda? Oczywiście, że tak. Wedle pomysłu, wedle smaku, słuchajcie Państwo, możemy ser jeść na słono, ale również możemy jeść na słodko. On może jest słodki sam z siebie. Oczywiście, on w tej chwili jest słodki, ja nie muszę go dosładzać, jego wystarczy dać do formy i może ktoś z Państwa lubi z orzechami, z miodem. No są tacy też smakosze i jadają takie sery, także to w zależności od potrzeb. To zrobimy walentynkowe. Może, proszę bardzo, Pani sobie tutaj zrobi walentynkowy z żurawinką. Proszę Państwa, robię ser. Tak. Robię ser pierwszy i tu będzie taki piękny ser, dużo muszę dać. I po prostu, oj, ciepły jest, taki dosyć, zobaczcie, miękki. I to wkładam tutaj do środka, do foremki i uciskam delikatnie. Tak, delikatnie, no bo foremka ma dziurki dookoła, więc nie możemy tego mocno uciskać. Natomiast w domu, jeżeli robimy to na gazie najlepiej, tak? Żeby to obciekło, ta woda, żeby odciekła. Na gazie, albo też również na jakieś duszlaki takie, bo to, to nie jest taka konsystencja jakaś bardzo płynna. Proszę Państwa, tak jak ja tutaj z Panią w tej chwili robię taki serek, można przyjechać i Pani takie warsztaty prowadzi, pokazuje to wszystko, to co nam Pani tutaj teraz pokazała, pokazuje i można samemu zrobić serek. I proszę Państwa, tutaj mamy taki serek u góry chropowaty i co musimy zrobić? Najlepiej by było, żeby te nasze serki, oprócz tego, że będą smaczne, również ładnie wyglądały. Więc musimy ten serek przewrócić. Proszę na drugą zobaczyć. Stronę, babeczka. Tak, mamy babeczkę. Oj, pięknie to pięknie, wygląda. To zależy od naszej wyobraźni. I z powrotem musimy... Ach, w ten tak, sposób. Może foremkę do ręki. Tak. I nakładamy. I nakładamy. Ja nie mam takiego problemu, bo jest moja foremka taka równa górę. Moja jest bardziej... rozchodząca się ku górze, tak, ale Panią, też damy radę. Też, bo ten serek jest mięciutki i my możemy nim sobie po prostu jego tutaj... Ale pięknie to wygląda. Pięknie. Jesteśmy teraz w drugim pomieszczeniu, bardzo ważnym pomieszczeniu, połączonym oknem z pomieszczeniem, w którym byliśmy przed chwilą i tutaj przez to okno Pani przekłada tutaj sery. Tak. I te sery? Przekładam do takich roztworów solnych, ja to nazywam kąpiele solne. Robię tutaj roztwór, jest tutaj woda, jest tu, dodajemy sól niejonowaną, jest tu dodawana sól i te serki sobie tutaj pływają w tej solance po to, żeby po prostu naciągły odpowiednią ilość soli. Jeśli nasz serek waży kilogram, to w tej kąpieli kąpie się 12 godzin, jeśli 2 kilo to 24 godziny. Po to, żeby ta sól doszła do środka, bo na zewnątrz on jest bardziej słony, ale wewnątrz ta sól potrzebuje czasu, żeby doszła. Proszę powiedzieć, oprócz tego, że w solance on będzie leżał, będzie słony, to co jeszcze taka solanka da? No ja myślę, że ona nadaje smak i konserwację tego sera. Konserwację właśnie. Oczywiście. Czyli taki ser z solanki dużo dłużej. Oczywiście. Nasze sery mają taką ważność swoją spożycia 2 tygodnie. I musicie Państwo pamiętać o tym, że ser, który leży, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie, on ma, moim zdaniem, jest codziennie, ma inny smak. Jest bardziej intensywny. Oczywiście, zioła pęcznieją, wydają aromaty i uważam, że
Na pewno są te sery mimo wszystko dobre i nikomu nie powinny zaszkodzić. Dobrego mleka pół. Oczywiście, no to jest podstawa. Podstawa, dobry surowiec. I jeszcze może tak dodam, że to jest pomieszczenie, gdzie już pakujemy sery i stąd sery już wychodzą. Ostatni etap. Ostatni etap. Jest tutaj jest to urządzenie, które zgrzewa folię, także tu pakujemy i stąd już sery wychodzą na zewnątrz. Ja ślicznie Pani dziękuję, bo wiedzy nigdy za dużo. Bardzo Pani nam ciekawie wszystko opowiedziała tutaj. Już wiemy, czym się różni ser podpuszczkowy od twarogu. Wiemy, jak zrobić ser. Tak. Niesamowite doznania smakowe. To Państwu powiem, bo ja już próbowałam tych serów. To jest coś pysznego. Polecam Państwu, spróbujcie tych serów. Ja podam miejsca, gdzie można je kupić. Będą na końcu filmu. Do zobaczenia. Jak zawsze życzymy Państwu smacznego. I zapraszamy na warsztaty. I na warsztaty. Czekamy! Koniecznie. Dziękuję bardzo.